Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus. Dzień dobry, witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Z tej strony Typowy Jędrzej i dzisiaj zapraszam Was na przewodnik Jędrusia Jesieniarza, kochani. Ciepło już było, możecie spokojnie założyć swój rozciągnięty dres, już nie trzeba się zastanawiać nad goleniem nóg, nad robieniem rzeźby, to już jest wszystko za nami. Pora na hibernację i pora, by przejść w taki nowy tryb, który nazwałam KKKK, czyli kanapa, kocyk, kakałko i kinko. Dzisiaj mam dla Was kilka sposobów na to, jak przetrwać jesień, filmowo i serialowo, bo to wcale nie jest tak, że po prostu mamy coś oglądać. My mamy różne gusta, różne potrzeby, różnie chcemy do tego wszystkiego podejść, więc kilka różnorodnych sposobów dla Was przygotowałam. Pierwszy z nich na ciepło, kochani, po prostu na ciepło, na miło, na serdecznie, bez jakichś wielkich ambicji, no bo nie zawsze trzeba się tutaj zajeżdżać, prawda, 8-godzinnym maratonem Hitchcocka. Czasami po prostu potrzebujemy takiej przyjemnej rozrywki i to właśnie proponuje Only Murders in the Building, czyli Zbrodnie po sąsiedzku, serial Disney Plus w głównych rolach Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, czyli coś i dla starszych, i dla zdecydowanie młodszych. Ta trójka rozwiązuje zagadki w pewnej nowojorskiej kamienicy. Są gwiazdy, są występy gościnne jeszcze większych gwiazd, a poza tym jest zabawa, tak jak byliście dzieciakami i oglądaliście Scooby-Doo i zastanawialiście się, kto zabił, to tutaj jest dokładnie tak samo. No, czego więcej trzeba nam jesienią? Otóż trzeba nam czasami dużo, dużo więcej, ponieważ rozumiem też to, że niektórzy potrzebują silniejszych emocji, potrzebują, żeby ich po prostu, co tu dużo mówić, sponiewierało. I tutaj też na Disney Plus mam dla Was 6-sezonową propozycję na to, żeby Was sponiewierało i będzie to trwało całkiem długo. Serial Tacy Jesteśmy, hit amerykańskiej telewizji, który nie tak dawno dotarł do końca, więc już możecie obejrzeć całość i mieć to z głowy. To jest historia rodziny, która dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dzieje się w przyszłości, w przeszłości dzieje się teraz. To niesamowite, jak bardzo możemy też zobaczyć, jak zmieniły się Stany Zjednoczone w tym czasie, ale przede wszystkim ile sobie tam można popłakać, ile tam jest wzruszeń, tragedii, smutków, tajemnic, no po prostu wszystko się dzieje w rolach głównych, między innymi Mandy Moore i Sterling K. Brown. No kawał naprawdę pięknego serialu obyczajowego. To jest This Is Us na Disney Plus, ale też nie wszyscy chcą rozdrapywać rany przez niezliczoną ilość godzin. Niektórzy chcą po prostu obejrzeć coś, co gdzieś tam skłoni ich do refleksji, ale może niekoniecznie spowoduje, że przez te kilkadziesiąt czy nawet kilkaset godzin będą po prostu łkać wieczorami do poduszki. I tutaj mam dla Was propozycję prosto z HBO Max. Film After Sun to hit ostatnich miesięcy. Najpierw zakochali się w nim krytycy filmowi, zaraz później widownia. Teraz my możemy się w nim na nowo albo po raz pierwszy zakochać w streamingu. Paul Mescal nominowany do Oscara w roli głównej. Historia no przepiękna, to jest w ogóle debiut fabularny, więc tym bardziej to zawsze cieszy, jeszcze reżyserki, więc tym bardziej cieszy, że gdzieś tam to kobiece kino wychodzi. To jest bardzo osobista historia, pełna próby przepracowania pewnych traum z dzieciństwa. To są teoretycznie, gdybym miała Wam opowiedzieć, o czym jest ten film, to jest o wakacjach córki i ojca. I wszystko jest git teoretycznie. Z tym, że nic nie jest git i bardzo powoli, spokojnie gdzieś to tam nam wychodzi w tym filmie. I jest to bardzo refleksyjny film, bardzo piękny, w ogóle mega wzruszający, gdzieś tam mocno siadający z tyłu bani, więc nie ma tam nic, co gdzieś tam w jakikolwiek sposób mogłoby być nazywane, nie wiem, nie ma tam przemocy, nic tam się jakiegoś niesamowitego nie dzieje, ale to jak piękna i jak smutna jest cała ta relacja i całe te wakacje, takie tureckie, miłe wakacje na all inclusive. Absolutnie coś, co jesienią może dobić, więc trochę Wam polecam, ale trochę Was też przestrzegam. I to co? No to już połowa. Jakby za niedługo dowiecie się, co jeszcze można robić. Tu będą propozycje dla tych, którzy wolą taki mocniejszy jesienny hardcore. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
tutaj typowy Jędrzej, przewodnik Jędrusia Jesieniarza. Było smutno, było refleksyjnie, to już jest za nami. Teraz hardkorowe propozycje. Pierwsza z nich to oczywiście binge'owanie bez przerwy. Cóż może być piękniejszego? Leżymy sobie pod kocysiem. Kakałko ogrzewa nasze gardziołko. Albo nie kakałko, to już tam wiecie, zostawiam to już wam. No cóż, no oglądać bez przerwy jak nieporządny sitcom amerykański z toną śmiechu, żartów i gagów. 8 sezonów Brooklyn Nine-Nine możecie nadrobić sobie albo powtórzyć, to też polecam na Netflixie. Brooklyn Nine-Nine to przygody policjantów, jest mnóstwo akcji, szczelanie, bieganie, kochani, no wszystko to, co robią prawdziwi amerykańscy policjanci. Poza tym dużo, dużo, dużo dobrego humorku. W rolach głównych m.in. Andy Samberg, którego możecie znać m.in. z zespołu The Lonely Island albo z Saturday Night Live. No śmieszek jakich mało, powiem wam. Oraz Terry Crews, to jest ten wielki jegomość z reklamy Old Spice'a. W niezwykle w ogóle tutaj takiej przełamującej stereotypy roli zatroskanego ojca i męża, który kocha jeść jogurt. Więc jeżeli chcecie zobaczyć mięśniaka, który najbardziej na świecie kocha swoje córeczki oraz jogurt, to zdecydowanie Brooklyn Nine-Nine naprawdę moim zdaniem jest wiele lepszych seriali komediowych pod względem tego po prostu jak są napisane i o czym opowiadają, ale Brooklyn Nine-Nine jest zdecydowanie w mojej topce tych, które są po prostu najśmieszniejsze. Bo to jak oni się tam wygłupiają, to po prostu to jest trudne do uwierzenia. Ale no też rozumiem, że nie wszyscy mają czas na nadrabianie 8 sezonów, nie wszyscy mają tak dużo przerw w pracy, żeby sobie tam na miło binge'ować seriale, więc tutaj przychodzę z inną propozycją. HBO Max, serial nazywa się Hacks. To są tylko 2 sezony, nie wiadomo w ogóle, czy będzie 3. Niby ma być, ale wiecie, z tymi strajkami to tam nigdy nic nie wiadomo, więc na razie mamy tylko 2 sezony, bardzo krótkie. W roli głównej John Smart. Przepiękna, wspaniała postać. Stand-uperki, której można powiedzieć, że już te czasy świetności, no już gdzieś tam minęły, już jest, jakby to powiedzieć, no jest już leciwa, nie ma już takich dobrych zleceń co kiedyś. No, oczywiście hajsu ma jak lodu, jest okropnie zblazowana, jest absolutnie najgorszą osobą na świecie. I spotyka na swojej drodze dziewczynę, która ma pomóc jej pisać teksty, ma pomóc jej wrócić na stand-upowy szczyt i która jest równie zblazowana jak ona, która zupełnie inaczej patrzy na świat, ale też powiedzielibyśmy, że coś z tą typiareczką jest nie tak. I tak te dwie dziwne typiary idą przez świat blichtru, sławy i Las Vegas. Zdecydowanie polecam, bo jest tu oczywiście trochę humorku, ale przede wszystkim jest tu też sporo przestrzeni na to, żeby się tam pozastanawiać nad życiem po prostu. No i to byłyby propozycje serialowe, filmowe, ale kochani, pamiętajcie, że jesień i zima to też dobry czas, żeby coś zmienić w życiu, może coraz częściej pokazywać się w kinie, może wybierać kina studyjne. Pamiętajcie, że chociaż w Warszawie mamy kina studyjne, które odbiegają od tego klasycznego, mainstreamowego repertuaru. Czy to w Iluzjonie możecie obejrzeć dużo klasyków, czy w kinie Amondo, więc to wam polecam, to wam proponuję. Sprawdzajcie też programy waszych osiedlowych domów kultury, bo nawet czasami nie spodziewacie się, ile ciekawych filmowych propozycji mają dla was. Warto też sprawdzać, co dzieje się wśród festiwali filmowych, ponieważ jesień i zima to faktycznie taki troszeczkę spokojniejszy okres, ale też dużo się dzieje. I dużo tego zupełnie nie mainstreamowego kina można obejrzeć. Przy okazji wyjść z domu, co czasami naprawdę wyjdzie nam wszystkim na dobre. Będzie ciemno, okej, będzie zimno, okej. Może jednak warto zostać w domu, ale naprawdę polecam padać na wydarzenia kulturalne, bo nie dość, że jakby wspieramy kulturę dzięki temu, to też poszerzamy trochę nasze horyzonty. Fajne rzeczy się dzieją na mieście, więc warto sprawdzać, co się dzieje i warto brać w tym udział. Ja wam to serdecznie polecam. Oczywiście kocyk jak najbardziej. Możecie zabierać kocyk ze sobą, to wiecie, to jest zawsze jakaś opcja. Życzę wam wspaniałej tej jesieni bez bolesnej. Dbajcie o siebie, pijcie dużo herbatek i kakałka i do usłyszenia następnym razem. Typowy Jędrzej w Radio Campus.